kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Moi kochani, na początku chciałabym tutaj parę ogłoszeń zawrzeć w tym filmiku, a mianowicie, jeśli chodzi o przyszłe live'y mojego autorstwa, będą pojawiać się one na Twitchu od tej pory. Założyłam kanał na Twitchu właśnie po to, żeby robić tam live'y. Chciałam też zobaczyć, jak mi się tam będzie streamować, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Tak też podpatrzyłam u innych youtuberów, między innymi właśnie u Kasi, Korcia też się przeniosła z live'ami na Twitcha, także postanowiłam, że też tak zrobię i że zobaczę, jak tam będzie mi się streamować i słuchajcie, na razie jest naprawdę bardzo fajnie, dużo wygodniej. Fajna atmosfera, proste właśnie wszystko w obsłudze, dlatego też przeniosłam się na Twitcha, jeśli chodzi o live'y, bo z YouTube'a nie odchodzę, oczywiście będą nadal pojawiać się filmiki, może nie tak często jak były kiedyś, bo jednak nie mam czasu, tak jak mogliście też zauważyć, moi drodzy, nie miałam ostatnio czasu na nagrywki, tak jak właśnie wcześniej, miałam dużo obowiązków, praca, dom, szkoła, słuchajcie, no i też w sumie trochę brak chęci, no bo w sumie jakbym się tak przyłożyła, to może i bym coś nagrała, coś więcej, ale co to za granie, wiecie, kiedy nie ma się ochoty grać na przykład w Simsy, tak jak ja nie miałam. Teraz już mi trochę ta ochota wraca, może jeszcze nie tak bardzo, kurczę, jak wcześniej miałam, no ale chciałabym jednak ruszyć dalej z tymi odcinkami, ruszyć z YouTube'em, żeby to tak, wiecie, nie stało, nie chciałabym po prostu nie wrzucać Wam nic. Dlatego też ostatnio zaczęły się pojawiać różne zapisy z live'ów właśnie z Twitcha na YouTubie i tak też będę robić, może nie z każdym live'em, ale postaram się tak robić z większością live'ów, zależy jak to tam wyjdzie, czy wszystko będzie ok i tak dalej, słuchajcie. Także link do Twitcha znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmikiem i też pod każdym przyszłym filmikiem właśnie, co będę wrzucać w przyszłości, ten link do Twitcha będzie. Także zapraszam Was naprawdę gorąco do zaobserwowania mnie na Twitchu. Będziemy się tam dobrze bawić, różne sobie serie tam ogarniać. Ostatnio właśnie ogarnialiśmy Not So Berry, bo szykują się zmiany. Dlatego też słuchajcie, Not So Berry na razie na kanale nie będzie, dlatego że ja sobie muszę tam przygotować co i nieco do kolejnej generacji. Tak, tak, chciałabym zrobić taki mały skok w przyszłość i będzie, słuchajcie, Not So Berry, ale jeszcze nie teraz. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi, że będziecie czekać, bo właśnie chciałabym naszykować coś specjalnego dla Was. A przechodząc, słuchajcie, do tego filmiku teraz, jesteśmy sobie u rodzinki, Boże, jak oni się nazywali? McCoy Frio, słuchajcie. Frio od Conora, McCoy od Ashley. Widzę, że tu mają dwuczłonowe nazwiska. Jesteśmy u naszej rodzinki z serii Lepasy. No i słuchajcie, ja sobie tutaj włączyłam grę. No i miałam dograć do tego rana i dopiero rano zacząć, jak w simowe rano zacząć tutaj nagrywać Wam odcinek. No ale tutaj się takie rzeczy podziały, że musiałam tutaj wejść wcześniej. Patrzcie, odezwała się do nas Madison, czyli to jest ta była Conora. Conor jest świeżo, naprawdę świeżo, bo w ogóle dzisiaj w Simowie dzisiaj mieli ten ślub. Ja wiem, że odcinek był miesiąc temu, ale tutaj w ogóle nie wchodziłam. Także tak naprawdę w Simowie dzisiaj był ślub, a tutaj już pisze do nas, dzwoni do nas praktycznie Madison, czyli jakaś tam była kochanka, czy tam nawet dziewczyna, nie wiem, Conora, nie wnikam. No i słuchajcie, jestem bardzo, bardzo zaintrygowana. Trójeczka, jak wiecie, lubi nas zaskakiwać. No i Madison chce się z Conorem spotkać. Tutaj na kanapie siedzi mały Ben, Ashley coś tam pisze na komputerze, coś tam do pracy ogarnia. No i chciałabym właśnie tutaj zaznaczyć, że przyjdzie Conor do niej. O, tutaj autozapis. Na razie to sobie ominiemy. Matko, jak mam głośno grę. Czekajcie, ja sobie muszę tutaj wyciszyć. Dobra, już powinno być ok. Mam nadzieję, że gra mnie tutaj nie zagłuszy. Najwyżej sobie później przy montowaniu trochę jeszcze wyciszę tą grę. Conor, chciałeś iść do tej Madison, co? Pokaż się ty nam. Dawno cię tutaj nie było na tym kanale, dawno cię nie widzieliśmy. Wyglądasz tak, jak wyglądałeś, bo ja tutaj nic nie zmieniałam, słuchajcie.
Ashley też wygląda tak, jak wyglądała. Nic tutaj nie zmieniałam, nie dodawałam żadnych strojów, nie zmieniałam fryzur. Jest tak, jak było. Ben, nie wiem, czy widzieliście Bena, jak wyglądał po urodzinach. Ben obecnie jest małym dzieckiem, czy małym, no... Nie takim małym, no jest dzieckiem już takim w wieku szkolnym. Tutaj sobie siedzi na kanapie, się rozsiada i ogląda telewizję. Słuchajcie, taką... chciałam powiedzieć dobranockę, no ale jest 22:21, więc trochę późna pora. Zaraz się będziesz... A nie, w sumie możesz siedzieć, bo jest weekend simowy, więc tak jak u nas, słuchajcie, nagrywam to w piątek i tutaj w Simsach też mamy piątek. Także fajnie się złożyło. Connor, pokaż się ty, no... To jest ta Madison, jako przyjaciółka, patrzcie, jest ostatnio właśnie w którymś tam poprzednim odcinku spotkaliśmy się z nią, z tą Madison i rozwiązaliśmy z nią pewne sprawy. Connor zerwał z nią jakieś tam romantyczne związki, no i poprosił o pozostanie przyjaciółmi. Jej się to tak średnio spodobało, ale widzę, że chciałby się z nią spotkać i my się z nią spotkamy, słuchajcie, pojedziemy do niej, zobaczymy, tak, zobaczyć, co się stanie, bo jestem ciekawa, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie ona mieszka, kurde, tutaj? Tutaj, patrzcie. Boże, co tu się dzieje, bo tu też, patrzcie, rodzina Frio, ale dlaczego Frio? Przecież Connor jest Frio, kto tutaj inny jest Frio? Ha? A Connora brat? Gdzie Connora brat mieszka, ten Jared? O, ktoś dzwoni tutaj do mnie, chyba dziewczyny na Discordzie, czekajcie. No dobra, kochani, wracam do Was z powrotem. Dziewczyny tutaj Kasi Korcia dzwoniły na Discordzie, bo chciały pewnie tutaj pograć Fazmą, ale napisałam im, że nagrywam. I no, nie mam za bardzo teraz jak tutaj z nimi pograć, może później do nich dołączę, zobaczę. Dobra, na czym my tutaj poprzestaliśmy? W ogóle teraz, tak, jesteśmy... Chcemy do tej Madison. A, chciałam zobaczyć, gdzie mieszka brat Connora, kurde, ale nie wiem, gdzie on mieszka. Ja nie wiem, gdzie on się znowu wyniósł. Ja tutaj nie pamiętam. Czekajcie, nie wiem, słuchajcie, tutaj w ogóle... Bo przypominam, że nadal zbieramy na dom dla Ashley i Connora. Gdzie się tutaj ten dom postawiłam, ale również nie pamiętam gdzie. Masakra, ja to tak dawno nie grałam, że nie pamiętam co gdzie było. Dobra, ale mniejsza o to, już nie przedłużając. Odwiedzimy sobie rodzinę Frio tutaj. Pogadamy sobie z tą Madison, słuchajcie. Powiedzmy, że Connor powie Ashley, że jedzie na chwilę do brata coś tam mu przekazać, powiedzieć. Rodzina Andrews została ostrzeżona przez Radę Miasta w sprawie jakości ich domu. A? Skąd to się tutaj wzięło? Ashley otrzymuje 9 simoleonów. Dobra, słuchajcie, jedziemy do tej Madison. Ciekawe, co ona od nas chce. Czy ona tutaj zacznie jakieś romanse uskuteczniać? To, słuchajcie, będzie seria pełna dram. Dobra, jesteśmy na miejscu. Kto to jest? Czy to... Czekajcie. Czy to jest ten Jared? Nie, to jakaś babeczka. A, oni w środku są. Dobra. Zapukamy sobie do drzwi. Odwiedź. Już to nacisnęłam. Zapukamy sobie do drzwi i może nam ktoś łaskawie otworzy. Zobaczymy, kto tu w ogóle mieszka. I czy w ogóle Madison jest w domu? Ja nie wiem, co tu się dzieje w tym domu. Tutaj mieszka w ogóle spęd ludzi. Spęd simów, słuchajcie. Tu w ogóle dziecko na podłodze leży. O, jest Madison, patrzcie. Dobra, podali sobie ręce. Wejdziesz do środka. Dobra, stoją w holu. Pomachała do niego. O, patrzcie tutaj. O czym oni gadają? Rozmawiaj o filmach? O pierdołach. Ja to bym chciała zobaczyć, co tutaj, słuchajcie... O, patrzcie. Ashley napisała swoją pierwszą powieść. No i spoczko. Z hukiem spada z listra. O, to gniot, no nie. Patrzcie, ja tutaj nic nie klikam. Chciałam zobaczyć, jak ta historia się... Baw się w Berka. Co oni robią? Słuchajcie, nie wiem, czy... Właśnie tak myślałam. Connor, to wiecie...
dobry facet i tego, ale tak myślałam, że może jednak uświadomi sobie, że Ashley nie jest dla niego i że to Madison była tą jedyną. Patrzcie, jak oni się tu wygłupiają. Weź po plotku z nią. Tak, nie chcę też za dużo ingerować, bo chciałabym zobaczyć sama, co się wydarzy. W ogóle jestem ciekawa też, czyje to dziecko? A Narcy jakie i Morris jakiś. Kto tu jeszcze jest? Słuchajcie, tutaj ktoś widzę śpi. Tu widzę, że ktoś śpi. Tu jakieś dziecko, patrzcie. Morris jakiś. Tamten Morris i ten Morris, tylko że to ma nazwisko. Tutaj Ayesha Ansari, czy tam Anarsi, nie wiem. A to? Monika Morris. Aha, dobra, to dwie, kurde. Przeklikam. Dwie jakieś babeczki, ale czyje to jest dziecko? Słuchajcie, kto jest ojcem? Czy to jest jej dziecko? Nie, no chyba nie. Plotkuj. Ciekawa jestem, czy uskutecznią tutaj jakieś romanse, słuchajcie, tak sami z siebie. Bo ja tu nie chcę nic ingerować. Chyba, że słuchajcie, on zacznie tutaj pochwal dom, patrzcie. Ja tego nie naciskam, on tu się samo tu dzieje. Madison jest arogancka. Tak myślałam, może tutaj jakieś romanse zacząć uskutecznić. Patrzcie, minusy poleciały. Właśnie uskutecznić jakiś romans i żeby tutaj ta Ashley wpadła, tak wiecie. Taka zła. Kurde, gdzie on idzie? Znowu będzie czytał. Nie. Connor, chodź tutaj. Zagadaj do tej romantycznej. A pochwal osobowość. Ja wiem, że to jest sprzeczne z twoimi cechami, ale dobra, cicho. Jestem ciekawa, co się stanie. Miałam nie ingerować, ale dobra, coś tutaj musimy, jakąś dramę. Ciekawe, czy go odepchnie, czy będzie chciała. Patrzcie, flirtuje z nim. Patrzcie, że z nim flirtuje, słuchajcie. Miłosny uścisk. Matko, tutaj Connor, słuchajcie, będzie zdradzał naszą Ashley. Może Barbara? Mogę zostać. Nie, no na noc to nie, nie, nie. Bo on musisz do domu wracać. Ale zrobiłabym Barbara z ryzykiem. Zobaczymy, co się stanie. Patrzcie, on ją zdradza. Dobra, przyjaciółka. Connor jest uroczy. Idą, patrzcie, na Barbara, ale jajca. No, kurde, nie sądziłam, że będzie taki obrót akcji. W ogóle nie chciałam, żeby on już do tej Madison wracał, ale widziałam tą wiadomość od niej. No i Connor oczywiście był taki trochę ciekawy. Ej, czy to Jared? To Jared, patrzcie, czy on tutaj przyjdzie do tego pokoju? Nie, poszedł dalej. On nic nieświadomy, co tu się dzieje. Ej, no i co, będzie to Barbara? Kurde, Connor, taką piękną kobietę poślubiłeś jak Ashley, a tutaj do tej Madison przyszedłeś. Coś ty do niej czujesz chyba w dalszym ciągu, co? Skoro tu przyjechałeś. Czy ona przyjdzie do tego łóżka, czy będzie tak sterczyć tutaj? Wow, jaki szlafrok różowy, patrzcie, kurde. Muszę ją chyba w ogóle zmienić. Chciałabym, żeby ona wyglądała tak trochę inaczej. W sumie nie jest brzydką simką, ale... Wiecie co? Dajcie mi moment. Ja bym chciała ją zmienić i tak trochę ją przerobić. Zobaczymy właśnie, jak będzie wyglądać. Czekajcie, zaraz do Was wracam. No dobra, kochani, wracam do Was po króciutkiej przerwie. Tutaj słuchajcie, przerobiłam Madison Van Watson. Wygląda ona teraz tak, taka szybka, wiecie, plastyczna operacja. Zmieniłam jej właśnie ten strój, o Jezu, ten strój do snu, słuchajcie, i taki strój codziennie tutaj na miniaturce ją widać. Wygląda zupełnie inaczej, ja wiem, jednak zmieniłam jej tylko włosy, dodałam lekki makijaż, skin, brwi, rzęsy jej dodałam i to w sumie tyle, słuchajcie, to nic więcej tutaj nie zmieniam. Chciałam, żeby wyglądała tak, wiecie, lepiej niż wyglądała, więc idźmy dalej z tym Barbara. Patrzcie, co tutaj się wyrabia. Zapaliłam im świeczkę, żeby tutaj dodać im trochę, wiecie, klimatu.
No i się wyczynia. Mam nadzieję, że nie zajdzie w ciążę, bo jak zajdzie, to będzie jedna wielka lipa. O, słuchajcie, będzie się działo. Będzie się działo. Ashley... Co w ogóle Ashley robi? Ashley poszła spać. Stwierdziła, że nie będzie czekać na Conora. Boże, patrzcie. Tutaj muzyka rozbębniona. Czekajcie, wyłączę to. Wyłącz. Conor McFreo właśnie figlował po raz pierwszy z Madison. Nieźle, kurde. Jeszcze telewizor. A mały też śpi? Śpi. No to śpicie. O, tutaj widzę, że się ten... On też poszedł spać. No, ja nie wiem, jak ty się będziesz tej Ashley tłumaczył, słuchaj, Conor. Trochę żeś tutaj podpadł, co? No, słuchajcie, dramy, dramiksy. W ogóle to, jeśli chodzi o naszego Benjamina, to ja mu tutaj nie zmieniałam pokoiku, bo zbieram na nowy dom dla nich, słuchajcie. Benjaminku, weź tutaj, pościel sobie łuzio, co? Ja w ogóle chciałam, żeby oni mieli jeszcze jedno dziecko, no ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Słuchajcie, powiedzmy, że Conor teraz będzie miał taki mały sekret i będzie tutaj zdradzał naszą Ashley z tą Madison. Jednak, o, przyszedłeś spać? A czy ja ci dałam? Nie, ja ci dałam pościel łóżko. Pościel łóżko. Jak ty się czujesz, mój drogi? Aż tak nie musisz, ale iść... Czekaj. Spuść wodę najpierw, później sobie użyj. Umyj ręce i chodź tutaj jakieś śniadanko. Mamy jakieś resztki? Zapiekanka, surówka. No to zjedz tu tą zapiekankę. Ty, kochana, jeszcze śpisz. Conor też jeszcze śpi. Aj, Conor, ale będzie awantura. Ale będzie awantura. Boże, patrzcie na te rzęsy. Się nie wczytały teksturki. O, chciałabym wam pokazać ją w stroju codziennym. Ej, czemu się nie wczytały nadal? Tak długo się wczytują? O, już, patrzcie, jest okej. No, Conor, kurde, widzę, że tutaj śpiocha z tą naszą Madison. Tutaj też śpiochają. O, to jest tego Jareda dziewczyna, ten Monika Morris. To pewnie to dziecko, co ma na nazwisko Morris, gdziekolwiek ono było. Czy to był ten większy chłopczyk? Shay Morris. To jest chyba ich syn, słuchajcie. A to? To musi być jej syn. Dobra, ja tak już rozkminiam, próbuję o... A, myślałam, że pożar będzie, a tutaj... Dobra. Olać ich, on niech sobie śpi. Ashley zaraz wstanie i na pewno się będzie zastanawiać, co ten Conor nie wrócił, czy wrócił i już gdzieś poszedł. Ona, kurde, zaraz będzie do niego dzwonić, słuchajcie. Będzie się pytać, a nawet nie może do niego zadzwonić. No tak, bo oni są w tej samej rodzinie. Bez sensu to trochę jest, bo jak jest, tak wiecie, na odległość, to powinna być opcja, żeby do niego zadzwonić. No i kochani moi, w ogóle to dawno tutaj nie odbierałam żadnych prezentów od was, także słuchajcie... Przyjmiemy sobie prezent Benjaminem dzisiaj. Przyjmiemy sobie od was prezenty i wyślemy wam też. Także no, zobaczymy, co tam mi wysłaliście. Zobaczymy, co ja wam będę mogła wysłać. Żeby nie było. Conor jeszcze śpi, patrzcie, Ashley wstanie przed nim. No, będzie się, kurde, zastanawiać, gdzie on polazł. Będzie awantura, biedna Ashley, szkoda mi jej. Dobrze, że chociaż tego Benjamina będzie miała. Syna Alka swojego. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie kolejne dziecko w tym pierwszym pokoleniu. Kurczę, nie wiem. Czy może Benjaminem będziemy kontynuować kolejne pokolenie? Dawno nie grałam facetem w Simsach, więc w sumie ciekawie by było. O matko, matko, ile tutaj, patrzcie, mam prezentów. Dobra, moi kochani, na pierwszy tutaj cel muszę sobie obrać, żeby sprawdzić, czy mamy jakieś... No pewnie, że mamy oczekujących znajomych. Przyjmiemy sobie. Oczywiście, że przyjmujemy, moi drodzy. Superancko. Już przyjęci zostaliście. Dziękuję za wszystkie zaproszenia. Słuchajcie, nazwę mojego konta na Sims Store będziecie mieli podane w opisie. Także jeśli macie ochotę, to zapraszajcie, zapraszajcie. Dobra, kochani, widzę, że tutaj mamy prezent z 22 grudnia, matko, od Kasi z prywatnej rozgrywki. Oczywiście sobie przyjmiemy od Kasi. Co to? Tajemniczy pan gnom. Ha, dzięki, Kasia. Dobra, odeślemy coś też Kasi.
Wybierz prezent. Prezent niespodziankę tylko mogę. No to wyślemy taki. Co by tutaj napisać? Pozdro, Jonka. Albo nie, czekajcie. Dziękuję za prezencik. Pozdro, Jonka z odcinka z Lepasji. O, Mari. Może być. Może być, może być, może być. Ups. Dobra, wysyłamy do Kasieńki. Teraz tak, tutaj widzę, że od wujcik Piotrek mamy. Od Piotrka mamy dużo, dużo prezentów. Widziałam tutaj, że są też jakieś nowe. O, patrzcie, Piotrek czeka na Lepasji 3 minuty temu. Marinara, kurczę, tyle prezentów. Dzięki, Piotrek. Widziałeś na Discordzie, że wygram w trójkę, co? Czekasz na Lepasji. Dobra, przyjmiemy sobie to. A, nie mogę. Patrzcie, muszę studenckie życie, żeby to... No, to tych nie będę mogła, ale dobra, może sobie utianki otworzę. Od Agi. Droga Karolino, co chwilę mylę cię z Korcią, bo jesteście obok siebie. Dwie Karoliny na mojej liście znajomych. To weźmiemy sobie prezencik od Agi. O, Radyjko. Dzięki, Aga. Też ci się tutaj zrewanżujemy prezentem niespodzianką. Kopiuj, wklej. Dobra, jedziemy dalej. Drugi prezent wysłany. Od Piotrka bym chciała. Teraz się skapnąłem, że wysłałem kilka takich samych prezentów z pozdrowionka od Marinki. No, sierota. tam jaka sierota. Przyjmiemy sobie od Piotrka. O, patrzcie, luneta, czy teleskop. Superancko, przyda się na pewno. Zostawię to dla Benjamina, żeby miał taki prezent, słuchajcie. Wysyłamy do Piotrka. I co tutaj, kto tutaj jeszcze? Od Oliwiera jakiś z Wigilii, patrzcie. To też sobie przyjmiemy. Widzę, o, 750. Pewnie przyda nam się, bo kasa zawsze, wiecie, jest na propsie. Zawsze się przyda. Musimy się wyprowadzić, także... Kurde, mamy 15 tysięcy, mało trochę. No i co? Jeszcze jeden chyba mogę, nie? Jakieś tutaj... O, tutaj Mac 982. Taki uśmieszek też sobie przyjmiemy, bo właśnie nie kojarzę. O, patrzcie, kolejne radyjko. Także tak, to już będzie piąty. O, wyślemy luksusowy. Bo tutaj mamy taką opcję. Dziękuję, kochani, za wszystkie prezenty. Mam nadzieję, że te, co Wam odesłałam, też będą fajne. Że albo je wykorzystacie, albo spieniężycie. Ja kiedyś, kurde, otworzę te wszystkie prezenty. Obiecuję, jak nie na Lepasji, to na jakiejś innej rozgrywce. Także to sobie zamykamy. I w ogóle tak, chciałabym jeszcze przejść do... trybu kupowania, budowania, jak zwał, kto zwał, jak zwał, tak miało być, o. I chciałabym sprzedać te radyjka, bo nam nie są potrzebne. Co to za ten gnom? Pokażcie mi go. Od Kasi. Kasia, takiego gnoma leżącego mi wysłałaś. Patrzcie, leży, się patrzy. Dobra, niech będzie. Co to? A, to rower. I tutaj, słuchajcie, mamy ten teleskop, tylko jest problem. Nie mamy... A dobra. Może być w sumie tutaj sobie stać. Nie wiem, czy oni się tu dostaną, ale spróbujemy. To jest dla dziecka, więc to na razie zostaje. Może jeszcze kiedyś będzie jakieś dziecko. Zobaczymy, co tutaj się dalej wydarzy. Benjamin na pewno jest podekscytowany nowym prezentem, także idziemy sobie popatrzeć w teleskop. No, a ja, kochani, będę powoli kończyć ten odcinek. Nie wiem właśnie, jak długi wyszedł. Napiszcie koniecznie, jak myślicie, jak potoczą się dalsze losy właśnie tutaj z Conorem i z Ashley. Czy chcielibyście, żeby na przykład Ashley żeby dowiedziała się o tej zdradzie? Czy na razie ma żyć w słodkiej nieświadomości? Patrzy, właśnie wstaje, patrzy, że nie ma Conora i takie... Gdzie Conor? A ty gdzie ten Conor? A ty, Conor, wstałeś? Jeszcze tam słodko śpisz. Kurde, Conor. Ty chyba byś musiał do pełnego wypoczynku. Chyba cię pogięło. Wstawaj i zawijaj się do domu. Powiesz Ashley pewnie, że byłeś u brata, popiliście sobie i że nie mogłeś wrócić samochodem, bo piłeś. No, jako się udobruchasz, co? Patrzcie, tutaj myśli o ślubie. Dopiero co po ślubie, a Conor już tak nawywijał. Słuchajcie, co to będzie? Dobra, kochani.
takim oto akcentem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie również o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu mnie, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam też na Instagrama, na Discorda oraz na grupę na Facebooku oraz na Twitcha, tak jak już na początku wspominałam. Dziękuję, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa!